Dzień dobry, witam Państwa. Radosław Łaźny, doradca uprawowy. Znajdujemy się na kwaterze Borówki odmiany Duke i proces kwitnienia już tak naprawdę zaawansowany. Pierwsze owoce zostały zawiązane. Na szczęście tutaj mróz oszczędził plantację i te przymrozki nie zrobiły większej straty. Praktycznie pojedyncze owoce są przemarznięte. Natomiast ogólnie kondycja roślin jest bardzo dobra. Pamiętacie pewnie Państwo tą plantację z poprzednich filmów rok temu, kiedy zaczynaliśmy współpracę z producentem. Te krzaki nie wyglądały właściwie, natomiast teraz widać efekty współpracy. I teraz etap kwitnienia, zawiązywania owoców. Standardowo oczywiście pierwszym produktem będzie Pego, dlatego że jest również oparty na propolisie, gdzie przyciąga zapylacze, więc podczas procesu zapylenia, podczas procesu kwitnięcia zapylacze będą chętnie odwiedzały ten kwiat. Tutaj może nie słychać do końca tego, ale musicie mi Państwo wierzyć, pracują, więc jest wszystko w porządku. Natomiast biofer do systemów nawodnieniowych podczas zawiązywania owoców, więc już w tej fazie, kiedy te pierwsze owoce są zawiązane, proponowałbym zastosować preparat Tamano. Tamano silnie będzie potęgował Państwu procesy zawiązywania i podziałów komórkowych. I właśnie tutaj ten etap jest bardzo ważny, czyli wielkość owoców i masa. Wtedy będziemy stosować ten produkt Tamano, który będzie potęgował te procesy oraz zwiększy tą masę owoców. To jest jedna rzecz. Druga, oczywiście dolistnie proszę pamiętać o borze, na przykład borium, oczywiście wapń oraz krzem i mikroelementy, które będą nam wpływać na chemizm rośliny. Co do nawożenia, oczywiście dostosowane do fazy rozwojowej. I teraz na pewno zauważyliście Państwo, że w tym roku ten sezon jest wyjątkowy z tego względu, że część plantacji bardzo wcześnie ta borówka weszła w owocowanie i nie była wyraźnej tej równowagi pomiędzy ulistnieniem, czyli tą fabryką fotosyntetyczną, a kwiatem. Teraz już się to poprawiło, nie mamy oznak niedoborów na liściach, więc roślina pracuje, pobiera na wszystkie składniki. To jest bardzo ważne. Natomiast jeżeli u Państwa jeszcze występują objawy niedoborów, pamiętajcie, że zrobić dolistnie zabieg szybko, aby zniwelować te niedobory i oczywiście wdrożyć odpowiednią strategię nawodnieniową. Pamiętajmy również o fosforze, który będzie nośnikiem energii i jest bardzo ważny w procesie kwitnienia. Tutaj znajdujemy się w tunelu foliowym. Ta sama plantacja, ta sama odmiana, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, jak wyglądają te krzewy. Tutaj tkanka liściowa jest w bardzo dobrej kondycji. Jak widać, kolor jest odpowiedni, troszeczkę ciemniejszy, więcej tego chlorofilu, więcej tej fabryki fotosyntetycznej niż w porównaniu do plantacji, która znajduje się na zewnątrz. Dlaczego? Dlatego, że tutaj gleba była wygrzana. Szybciej ta roślina była w stanie pobierać te składniki pokarmowe z gleby. Ta temperatura gleby osiągnęła te kilka stopni więcej niż w przypadku gruntu. Ostatnio, jeżeli robiliśmy pomiar tej temperatury, wilgotności oraz EC, oscylowała gdzieś w granicach 8-9 stopni, natomiast tutaj w tunelu już sięgała 12-14 stopni, więc ta różnica była duża. I widać tutaj na kondycji roślin rzeczywiście, i ten magnez zawarty w liściu, ten chlorofil jest wyraźnie wyższy. Jeżeli teraz byśmy zbadali parametry wymiany fotosyntetycznej, podejrzewam, że ona będzie zdecydowanie lepsza. Natomiast tutaj również w tym przypadku tunela foliowego czy osłon zasady postępowania z biostymulacją są takie same, czyli Pego w czasie kwitnienia, Tamano w czasie zawiązywania owoców na podziały komórkowe oraz biofert łącznie z pożywką w dawce 20 litrów na hektar. To pozwoli zabezpieczyć rośliny i da nam ten pełen komfort roślinie w zasadzie zawiązywania i tworzenia pełniowartościowych owoców w dobrej masie i jakości.